Siemaneczko moi drodzy, witamy dzisiaj bardzo serdecznie w Prison Architect w trybie ucieczki. Dzisiaj będziemy próbowali uciec z mojego więzienia. Nie wiem czy wam pokazywałem je. Jeżeli nie, to będziecie mieli akurat teraz okazję je zobaczyć. Mam już opracowany patent jak uciec z tego więzienia. Jak na razie odkryłem tylko jeden sposób jak z niego uciec. Ale są mi wiadome dwa sposoby jak uciekać z więzienia. Może jest więcej, chociaż sam tego nie wiem. Ja znam dwa sposoby, ale ten drugi rurami raczej jest tu niemożliwy, bo ja sam zablokowałem, bo tutaj była taka rura specjalnie. Zobaczyć czy się da, tutaj taką specjalne robiłem rury do wyjścia. A że teraz pompę wodną mam gdzieś w środku tego w środku więzienia, no to rury prowadzą tylko do tego miejsca, więc nie ma nigdzie poza ścianami więzienia, więc nie wiem czy jest jakaś możliwość ucieknięcia rurami. No ale jak będziemy próbowali, to może i tym sposobem uciekniemy. Od razu mówię, jeżeli ta seria wam się spodoba i będziecie chcieli więcej takich odcinków, to możecie mi podsyłać mapy, a ja będę próbował uciekać na tych mapach z więzienia. Tutaj będziemy musieli najpierw się tak, najpierw nasza pierwszy plan to jest dostać się do zaostrzonego rygoru, bo na razie jesteśmy w zwykłym. No i co moi drodzy, mam nadzieję, że święta wam dobrze, miło wam, fajnie minęły. Że jesteście szczęśliwi i zadowoleni z tego. Ogólnie to więzienie budowałem chyba z 3 godziny. Ale to jest najlepsze więzienie, jakie mi w ogóle wyszło dotąd. Jeszcze taki mały komunikat, co ja mówiłem niedawno o CS-ie, że przestałem grać w CS-a. Ale zacząłem grać w Minecrafta. Nie wiem dlaczego, jakoś tak stwierdziłem, że może z powrotem zacznę od tego grać, że a tak lubię tą grę, no to w końcu zacząłem w to grać. Powróciłem do tego. Robię też już własny serwer. Jeżeli byście byli chętni, ci którzy może są jeszcze jakieś osoby, które grają w Minecrafta z moich widzów, to jeżeli będziecie chętni, jeżeli serwer zostanie otwarty, to ja wam oczywiście podam linka, będziecie mogli wejść, zagrać na moim serwerze. Jak na razie serwer jest... Prace cały czas nad nim trwają, mamy małe problemy z niektórymi pluginami, ale jak na razie wszystko jest w dobrym kierunku. IP będzie podany, tak jak mówiłem, kiedy już skończę, skończymy robienie serwera, ale rekrutacji nie będzie. Sorry za kaszle, ale słyszycie, że mam chrypkę jeszcze trochę. I co moi drodzy, niedługo Sylwester. Mam nadzieję, że miło go wszyscy spędzić. Ja mam swój plan co do spędzenia Sylwestra. Pisaliście mi też, żebym pokazał jakie mam petardy i w ogóle rzeczy na Sylwestra, więc za niedługo wam to pokażę. Jeszcze jedną rzecz będę musiał zakupić. Ja ogólnie Sylwestra chcę nagrać dla was, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda, jak będzie, jak ja będę spędzał w tym roku Sylwestra. Więc ja nagram dla was specjalnie. A i jeszcze moi drodzy, tak, zobaczcie, tutaj mam teraz się wyświetla taki fajny obrazek. Jeżeli w niego klikniecie, dostaniecie darmowe narkotyki, no bo kto by nie chciał darmowych narkotyków, nie? Więc kliknijcie w to i dostaniecie darmowe narkotyki. One wam w następnym dniu przyjadą wam do domu. No coś się dzieje tutaj, widzę w więzieniu moim. A was nie kłamie, naprawdę, kliknij w to właśnie teraz i dostaniesz. Dobra, nasza postać już tutaj widzimy się rusza, mamy tu i pięści. Tu jesteśmy podzieleni na Babilona, ale dobra. Przewinę to szybciej, żeby on mi ruszał się. Do jakiej celi? Do tej celi nas walnęło. Okej. Okay. Ciekawe, czy będziemy mieli już jakiegoś kolegę tutaj w celi. Mamy? Nie, jesteśmy sami widocznie. I dobra. Teraz tak, praca do celi. Dobra, chodźcie, zrobimy trochę sobie rozróby. Będziemy musieli punkty pozdobywać. Ja nie mogę. Dobra. W razie polecimy trochę szybko. W ogóle tak, na razie pozdobywam trochę punktów i od razu lecimy do czerwonej celi, do zaostrzonego rygoru. Bo jak tam się chce dostać. Zakończenie bójki, czekać troszeczkę punktów sobie pozdobywamy. Dobra, mamy 3, chodźcie, kogoś trzeba było zrekrutować. Kogoś z czerwonych będę rekrutował, nikogo już z innych, tutaj są sami rzuci. Chociaż żebyśmy chyba, czekajcie, że chyba ktoś tu jest, nie wiem, silny albo jakiś sprytny, to byśmy go od razu wzięli. Widzę, żaden nie ma nic takiego, posiłek. Dobra, a czekajcie, a ten co jest? Markus. Dobra, a czekajcie, chodźcie do izolatki, pójdziemy poszukać sobie jakichś więźniów z czerwonych. O, tu jest jakiś. Ale nie wiem w sumie, czy jest sens go brać. Na razie czekajcie, poszukamy jakiegoś takiego specjalnego, wiecie, że silny jest takie. Albo nie wiem, sprytny, ogólnie musimy coś popatrzeć, czy jest jakiś taki
Powiedzmy bardziej wykwalifikowany przestępca. O, dobra, tu nic nie ma. A wierzę, weźmiemy tego czerwonego, co tutaj siedzi. Jest dwóch. O, Time Roster. O, dobra, nie, ja go biorę, on jest fajny. W ogóle dobry jest. Dobra, jego mamy już. Tak, ja będę musiał kogoś zabić i to w sumie na oczach policjanta, żeby on to widział. Żeby mnie do tej czerwonej przenieśli. A przynajmniej jakieś ciężkie powicie muszę mieć. No naprawdę będzie tak długo to się zapisywało. No dziękuję. Chodźcie do celi. Kuźwa, już nas strażnik po nas idzie. To czekajcie, może jakąś bójkę. Może zróbmy. Na przykład zaczniemy go bić, o. I ochroniarz, i policjant, nie ochroniarz, co ja mam z tym ochroniarzem. O, nieprzytomny. O, za mam, będzie martwy, jest martwy, dobra. I teraz poddajemy się, dobra, jesteśmy już od razu zaostrzonym rygorze, jest dobrze. Dobra, pominę tą karę już. Tamtemu i sobie. No, jak? No przecież... Zabiliśmy człowieka na oczach strażnika. A on nic z tego sobie nie zrobił. Naprawdę. Naprawdę. Really? Nie wierzę. Spoko. Okej, okay, dobra. Chuj, zabił. Dobra, nie, okej, okay, spoko, dobra. No i spróbujemy jeszcze raz. Gdzie jest ten nasz Rasron? Tutaj jest. Co to jest? Noc? Czy co, że oni teraz śpią? Dlaczego? Aha, spanie, dobra. Dobra, my też będziemy już spali. Czekaj, musimy poczekać, jeżeli pójdziemy. Trzeba jakieś zadymy tutaj powoli robić w więzieniu. Czekajcie, musimy poczekać, aż ten minimalny rygor wstanie. Wtedy idziemy na śniadanie tutaj u nas. Bo harmonogram więzienia ja cały robiłem. Dobre, mamy to. Czekajcie, na razie w dupie mamy to. My tutaj naszego tutaj typka. O, jest, dobra, jest nasz Russell. On z nami będzie szedł. I to zaraz zaczniemy coś modzić. Poczekajcie, pójdziemy tutaj, żeby jakąś broń pójść sobie. Nie tu. Tu, dobra. Ja lubię wiertarkę, bo ona bardzo szybko zabija tutaj te postacie nasze. Russellowi też zaraz jakąś broń damy. O, jest, nice. Wiertarkę mamy. Dobra, jemu dajmy, nie wiem, młotek na przykład. Dobra, nabijamy sobie trochę punktów, a potem będziemy szli, ten, dam, ja dam się aresztować policjantowi, żeby zobaczył, że ogólnie tutaj, wiecie, żebym poszedł do czerwonej strefy. Więc mam coś zaostrzonego rywoga. Czekajcie, może tego zabijemy. Zobaczcie, jak to szybko, widzicie, jak to szybko zabija, to jest naprawdę mega. Dobra, 9 punktów mamy, jest tutaj ktoś, nie ma. Dobra, 11 punktów mamy. No i ktoś jest, nie, bo cały czas jest posiłek. A tutaj widzę, że przychodzą tutaj, dobra, bierzemy ich. Najpierw będziemy tego tutaj zabić, albo w sumie on to i tak będzie stał, dobra, to zobaczcie, aż będziemy mieli 3 do zabicia, dobra, nice. Troszeczkę punktów sobie podbijemy. Dobra. Dobrze. Aha, tamten poszedł gdzie indziej. Ło, dużo punktów będziemy mieli, nice. To naprawdę jest mega. I mamy kolejnego. Aha, on się przygotowuje tego do tej rozmowy. No to już się nie poprzygotowuje, żebyś. Dobra, chodź, teraz pójdziemy po tego nauczyciela. A tu jeszcze jest woźna jakaś, czekaj, zabijemy ją. Dobra. Chodź tu. Dobra. Lekarkę. Zaraz na pewno tu jakaś policja przyjdzie. 165 punktów mamy, zobaczcie. O, lubią. Nie, dobra, to jest nice, pięknie po prostu. 165 punktów. Naprawdę, moi drodzy, jeżeli chcecie z tego serię, bo ja bardzo, ale to bardzo, nie wiadomo jak bardzo mocno chcę, ja mogę dla was bardzo nagrywać z tego serii, bo jest naprawdę, jest jedna z moich ulubionych gier. Naprawdę, dla mnie to nie ma problemu, żeby nagrywać z tego serię. Bo gra jest naprawdę po prostu zajebista. Zobaczcie, ile osób zabiliśmy już. O, dobra, policja, nie zbierzamy. Dobra, zabiliśmy go. Czekajcie, mam tutaj klucze i to jest teraz takie mega. Nie to, kurwa. A wiecie co, ja bym już się poddał.
Przynajmniej zabijemy jakiegokolwiek, żeby on zobaczył, że my tutaj zamordowaliśmy go i wtedy ja będę mógł się... Oh, shit. Ale dobra, już mam nadzieję, że jednak pójdę do tej czerwonej strefy. Dobra, poddamy się po prostu już. 422 punkty, widzicie? Nie no, nice, pięknie. Tyle osób, co my zabiliśmy. Jest! Jesteśmy w czerwonym. Nice, dobra. Pomijamy tą karę teraz. Dobra, jest dobrze. Rasele mamy tu, ja jestem tu, co tu się stało? Martwy, czemu ja mam tu martwego człowieka? What the fuck, ale dobra, mniejsze z tym. Teraz tak, teraz mamy 428 osób. Będziemy mogli sobie rekrutować. Byłoby dobrze, jakby ten do mnie tutaj podszedł bynajmniej. Czekajcie, będziemy mieli... O, dobra. Ziomu, chodź tu do mnie. Otworzy mi ktoś to cel. Sorki za świniaki, ale to już akurat ja. A nie, kapusia nie bierzemy. Jego to zabić jeszcze, musimy go zabić ogólnie. Jak to kapuś, to nie, to trzeba go jeszcze sprzątnąć. Jak puścilibyś mnie tu? Dzięki, ziomu. To cały zaraz zaostrzony Babilon będzie mój. Oprócz tego typa, nie, bo tego tu nie chcemy. Tam jest jeszcze jeden. Nie wpuśćcie mnie tu, please. Dziękuję. Siema, ziomuś. Teraz, moi drodzy, teraz tak, poczekamy. Zaraz pominę im tą karę, tylko trochę ludzi tutaj ogarniam. Może teraz pójdziemy ten... Aha, gdzie? Nie, wiem, gdzie pójdziemy. O, gruby jest, a tego mamy już? Tak, tego mamy. O, tego jeszcze nie mamy, to z nim sobie. Niego weźmiemy do siebie, skoro jest już czerwony. I pójdziemy tam, gdzie mięźniowie pracują i ja tam sobie troszeczkę ludzi... Ale nie, na razie za mną nie chodźcie. Ja troszeczkę sobie ludzi zrekrutuję. Bo naprawdę potrzebujemy trochę dużo... Trochę więcej o wiele osób do ucieczki. Dobra, to mam jakiś tych... Dobra, myślę, że... Czekajcie, może już powybieramy. Kapusia to nie chcę, bo to mi sam problem będę miał. O, tu jakieś są typki. Dobra, powiedzmy, że weźmiemy tego żółtego. Tego weźmiemy. Dobra. Co my tu mamy dalej? Tu ktoś jest w ogóle w sklepie? Chyba ktoś powinien być. Jest, dobra. 128 właśnie na jedną postać będzie mnie stać tutaj. Teraz w sumie akurat nie wiem, ile mam tego punktów. Przez to, że masz tyle osób, nie widzę, ile mam punktów. Ale czy 200... Dobra, tu już na pewno nie mamy tyle. Dobra. Moi drodzy, tak, teraz by się przydało jakąś tą karę pominąć, tylko pytanie jak... Przez to, że mam zminimalizowany ekran, nie mogę kary pominąć. Really, naprawdę. A co to jest? Usuń członka z bandy. Oczywiście, że nie bym chciał po prostu przesunąć sobie to. Naprawdę. Dobra, czekajcie, moi drodzy, zrobię takie chwilowe cięcie, żeby usunąć tutaj nam to. Pominąć nam karę. Dobra, moi drodzy, jestem już. Najwidoczniej będę musiał, jak w następnym odcinku, będę musiał jakimś sposobem wykminić tak, żebyśmy mieli tutaj wszystkich naszych uczestników bandy. Na razie tego niestety nie zrobię. Czekajcie, bo wszystkich już mam tutaj wykupionych. Dobra, to lecimy. Niestety teraz tego nie zrobię, bo nie mam jak, ale no już, to już mniejsze, nieważne z tym. Dobra, teraz poczekamy, czy wszyscy przyjdą, bo chyba jest ich więcej o wiele. Poczekajmy, dobra, to już widzę, że się załączyli. Dobra, teraz tak, uzbroimy się, przynajmniej tych, których mogę. Tylko tak, dzisiaj sobie już naszą postacią niestety już nie zagramy, bo ja już się w niego nie zmienię. Bo nie wiem już jak. W następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli odcinek z tej serii, ale mi się wydaje, że tak, bo naprawdę fajny jest ten motyw z uciekaniem. To ja ogarnę jakimś z tym, żebym nagrywał pełnym ekranem, żebyście mogli, żebym ja miał wygodniej, tak, bo wiecie, po prostu nie mogę niektórych postaci wybierać. Chyba jak dupę widać, nie mogę. Jakbyście chcieli też ten, nie wiem, no już nie mówię na to moim więzieniu, ale ogólnie jakbyście chcieli, żebym z więzienia uciekał, to też piszcie płeć więźniów, nie? Bo to ja to potem zmienię, żebyśmy, jeżeli będziecie chcieli, żebyśmy kobietami uciekali, to będziemy kobietami uciekali. O, czekajcie, czekajcie, nie ma tu żadnej jakiejś broni dla mnie już. Dobra, z tego co widzę nie ma, czyli parę osób ma broń. W ogóle nie mogę się jakoś autozapis, ja nie mogę. Nie mogę się jakoś moją postać zmienić inaczej, bo to jest troszeczkę takie beznadzieja teraz, że nie mogę się zmienić w niego. Z tego co widzę już nie mogę się w niego zmienić, to trochę szkoda, dobra. Cóż, zmienię się w kogoś, kto ma broń, nie wiem, zmienimy się w to na przykład. No i porozwalajmy tutaj troszeczkę i rozróbę zróbmy.
taką super rozrywą zakończymy tutaj, dobra, nie wiem, tutaj to rozwalmy. Czekajcie, to szybko na szybki czas zrobić, żeby dużo porozwalać. Dobra, no i ładnie. Dobra, chodźcie, idziemy do miasta. O, ile policjantów. O, ile strażników. To jest makabra. Ej, to czekajcie, my się tutaj schowamy. O, cóż, idź do nas. I dupa. Nieprzytomny, ten jeszcze jest. Tylko, że on, jak widzę, nie brał udziału chyba. A nie, on się poddał. Ha. Spoko. Dobra, moi drodzy, czekajcie. Pomijmy sobie tutaj tę karę. Dobra. My mamy tak, jesteśmy swoją postacią. Widzę, że tu wszyscy idą. Dobra, moi drodzy, to może tak. Ja wam teraz powiem, jak jest... Ło, kogoś tu widzę, przeszukiwać będziemy. Kogo? Kogo? Aha, do tego. Dobra. Ogólnie, mówię wam teraz, jaki mam plan. Ja mam taki, że my pójdziemy tutaj, o tu, tu. Uzbroimy się, bo tu jak zawsze widzicie, są jakieś takie bronie. Zaczniemy zabijać tutaj wszystkich jakichś tam, nie osadników, boże, za dużo Minecrafta. Pracowników, poczekamy, że jakiś przyjdzie tutaj strażnik, zabijemy tego strażnika, weźmiemy od niego klucze. I wtedy uspokoję tutaj moich ludzi i wszystkich odwołam. A sam wrócę do celi, żeby... Albo do celi wrócimy, albo jednak pójdziemy... Albo w celi odłożę te klucze, bo wiecie, dzięki kluczom mogę otwierać wszystkie miejsca w więźnie, czy na przykład jak to. No i wtedy jak otworzymy sobie te tymi kluczami, przejdziemy tędy. Tam już wam dalej nie pokażę. Chociaż czekajcie, może wam nie pokażę. Muszę stąd wyjść. Kawałek uciekniemy, bo wam pokażę, gdzie ja chcę uciec. Tylko wszystkim niestety nie ucieknę, bo albo strażnicy nas zatrzymają, albo ci na wieżach, bo oni będą nas od razu strzelali, więc to jest takie... Dobra, pokażę wam, jaki ja mam plan ogólnie. Jak tutaj sobie otworzymy kluczami... To potem jest tak, biegniemy tutaj tędy, a że będę miał klucze, no nie musisz... O, ten pies tam jest... O, jaki kundel! Tutaj jest obok brama, tutaj jest brama i tam otwieramy, potem następna, otwieramy i uciekamy. I myślę, że tak z 2-3 osoby chyba uciekną z nami. I taki jest plan ucieczki z więzienia. No nie wszystkimi uciekniemy, ale przynajmniej niektórymi, nie? Dobra, moi drodzy, to co? Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie powiedzmy 33 łapki w górę pod tym odcinkiem. I co? Widzimy się już w następnym odcinku. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.